Szanowni Państwo, nazywam się Agata Lipczyk, jestem przedstawicielką działu wydawnictw i zasobów cyfrowych Muzeum Historii Polski. I razem z Klaudią Grabowską, która współpracuje z muzeum, jest najlepszym ekspertem, jakiego mamy, jeśli chodzi o sprawy cyfrowe. Powiemy parę słów na temat tego, w jaki sposób muzeum stara się realizować swoją misję, przede wszystkim jeśli chodzi o udział w różnego rodzaju projektach cyfrowych. I w jaki sposób chce się zbliżać do naukowców. Zapewne większość z Państwa wie, że muzeum jeszcze nie ma swojej siedziby i w tymczasowej przestrzeni realizuje swoje projekty. Wiele z tych projektów związanych jest właśnie z promocją, popularyzacją historii i wiele z nich wiąże się z ideą otwartości. I o tej otwartości powie Klaudia. Dzień dobry, nazywam się Klaudia Grabowska. Pani dyrektor Anna Piekarska, pani dyrektor muzeum, streściła mniej więcej założenia polityki otwartości, w zasadzie deklaracji takiej polityki, którą muzeum przyjęło. Ta polityka jest wyznacznikiem pewnych standardów, do których muzeum dąży, pewnej drogi, którą zdecydowało się podjąć. Wiadomo, że ta droga nie jest łatwa i obecność muzeum czy instytucji publicznych w przestrzeni cyfrowej, w internecie jest bardzo dużym zagadnieniem, często bardzo wyboistymi ścieżkami dochodzimy do tego, w jaki sposób muzeum w sieci mogłoby najpełniej realizować swoją misję. To przestrzeń, w której zacierają się standardowe role instytucji i odbiorcy, użytkownika kultury. To jest przestrzeń, w której często o wiele łatwiej jest nawiązać dialog, ale też o wiele łatwiej jest po prostu wejść w dyskusję, która często dla instytucji dziedzictwa po prostu wydaje się dyskusją nierówną ze względu na pozycję instytucji, które przez wiele lat były przyzwyczajone do tego, żeby nauczać, opowiadać, ze względu na to, że miały po prostu w główną swoją misję wpisane opiekę nad zbiorami, przekazywanie dziedzictwa i przekazywanie tego do różnych grup odbiorców, niekoniecznie jednak w formule rozmowy z nimi. Mamy ogromne szczęście z Agatą pracować w instytucji, która nie chce opowiadać i nauczać o historii, ale chce o tej historii rozmawiać, angażując użytkowników. Więc deklaracja polityki otwartości, którą muzeum przyjęło, jest nie tylko deklaracją dążenia do pewnych standardów udostępnienia zasobów w sieci, do pewnych standardów otwierania się na publiczność, ale po prostu pewną deklaracją tego, w jaki sposób muzeum chciałoby współpracować z odbiorcami, zwracając uwagę bezpośrednio na ich potrzeby i projektując pewne działania we współpracy z nimi. Jedną z takich grup odbiorców, tak naprawdę to właśnie tutaj ta granica się jakoś tak zaciera, jedną z tych grup, które dla nas są szczególnie ważne i były ważne od samego początku, są grupy dydaktyków historii, są grupy badaczy historii i grupy edukatorów, którzy tę historię popularyzują. My w swoim wystąpieniu z Agatą nie będziemy chciały opowiadać Państwu o projektach, bo tych projektów przez 10 lat istnienia muzeum było bardzo dużo. Opowiemy o nich tak po prostu troszeczkę pobieżnie, żeby pokazać jak dużo tego jest, ponieważ nie mamy tego środka ciężkości, którym zazwyczaj dla instytucji dziedzictwa jest przestrzeń wystawiennicza. Będziemy chciały bardziej opowiedzieć o naszej relacji właśnie z grupą, jaką są naukowcy, w jaki sposób ta współpraca, którą nawiązaliśmy już przy samym początku muzeum, wpływała na to, jak rozwija się nasza praca. W ramach realizowania tej polityki otwartości, tak jak wspomniała Klaudia, jedną z grup odbiorców dla muzeum są między innymi właśnie nauczyciele szkolni. Dlatego muzeum w swoich działaniach bardzo wiele nacisku kładzie na między innymi przygotowywanie materiałów o charakterze edukacyjnym, które są udostępniane nauczycielom, między innymi na przykład za pośrednictwem takiego portalu jak Belfer, gdzie publikowane są materiały dydaktyczne, które są pomocne przy organizowaniu lekcji historii. I tak jak Państwo tutaj widzicie na slajdzie, od 2015 roku muzeum jest członkiem Koalicji Otwartej Edukacji i jako jeden z członków
jest w stałym kontakcie ze światem naukowców, między innymi organizując lub współorganizując różnego rodzaju wydarzenia o charakterze naukowym. Wśród tych wydarzeń przez ostatnie lata tych wydarzeń było około 120. Były wśród nich zarówno debaty, jak dyskusje, kongresy, konferencje. One sprawiają, że jesteśmy w stałym kontakcie ze światem nauki. Między innymi muzeum jest współorganizatorem takiego cyklicznego wydarzenia jak Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. I to jest wydarzenie skierowane do naukowców z całego świata, którzy zajmują się badaniami historii Polski. Podobnym wydarzeniem, które było skierowane przez ostatnie 10 lat do badaczy zagranicznych, był fundusz stypendialny muzeum, dzięki któremu dofinansowanie otrzymało około 150 projektów, które zostały zaproponowane przez badaczy z zagranicy. Jeśli mowa o programach grantowych naszej instytucji, warto powiedzieć o głównym programie, czyli o Patriotyzmie Jutra, który jest skierowany do organizacji pozarządowych, do samorządowych organizacji instytucji kultury. Jest to program, który też istnieje od roku 2009. W tym roku odbywa się kolejna edycja i już na tym etapie prawie 950 projektów z zakresu popularyzacji edukacji historycznej otrzymało dofinansowanie w ramach tego programu. Jeśli chodzi o inne projekty, które zbliżają muzeum do naukowców, to są też projekty, które wynikają z odpowiedzi na potrzeby naukowców, jak również ze współpracy z nimi. Wśród tych projektów są także projekty internetowe, między innymi różnego rodzaju portale i serwisy o tematyce historycznej. Muzeum prowadzi taki serwis Polish History, który ukazuje się w wersji polskiej i angielskiej, w którym można odnaleźć informacje o tematyce historycznej, kierowane głównie do świata naukowców. Natomiast takim portalem, które muzeum współtworzy razem z Polską Agencją Prasową, jest portal dzieje.pl, to jest portal o szerszej tematyce, w którym już w tym momencie jest około 35 tysięcy tekstów historycznych. I w ramach tworzenia tego typu projektów, tak jak mówię, mamy przykłady serwisów internetowych, portali internetowych, ale także różnego rodzaju narzędzi, które bezpośrednio wspierają pracę naukowców. Jednym z takich portali jest PASHUM. PASHUM jest projektem stworzenia bazy bibliograficznej i pełnotekstowej czasopism humanistycznych i społecznych i jest jednym z pierwszych projektów Muzeum Historii Polski, tak starym jak samo muzeum. Często dostajemy pytania o to, dlaczego muzeum prowadzi tego rodzaju bazę, która wydaje się bazą po prostu, której miejscem właściwym byłaby na przykład biblioteka naukowa. Więc muzeum zdecydowało się budować tę bazę, dlatego że samo miało zapotrzebowanie na istnienie takiego narzędzia. Kiedy muzeum zaczęło funkcjonować i zaczęto zastanawiać się, w jaki sposób będą prowadzone pewne prace i obliczać czas, który jest potrzebny na prowadzenie badań naukowych i kwerend, które służą w wystawie, bardzo szybko w rozmowach ze środowiskiem historyków, które wspierało wtedy muzeum, pojawiła się kwestia szybkości wykonywania kwerend, dostępności informacji o dziedzictwie naukowym, które jest zgromadzone w czasopismach naukowych. Więc wtedy, to już było 10 lat temu, kiedy zaczynaliśmy o tym rozmawiać, nie było tak naprawdę baz danych bibliograficznych czasopism. To był temat, w którym czasopisma przez bardziej rozwinięte redakcje były udostępniane na przykład za pomocą w PDF-ach na stronach internetowych, które były wolne i bardzo wolno się ściągały. W całych numerach często nie były w ogóle przeszukiwalne, więc trudno było je odkryć. Trudno było je odkryć również z poziomu bibliotek cyfrowych.
i tak naprawdę tylko osoby, które wiedziały dokładnie, gdzie szukać jakiejś rzeczy, mogły do tego trafić. Więc muzeum zdecydowało się, zamiast inwestować w bardzo czasochłonne kwerendy, postanowiło wprowadzić takie rozwiązanie systemowe, które miało służyć samemu muzeum i temu, jak wygodnie były prowadzone prace badawcze również wewnątrz samego muzeum. Wytypowaliśmy wtedy około 50 czasopism historycznych, które były z punktu widzenia instytucji najważniejsze, i początek projektu BASHUM polegał na przepisywaniu spisów treści tych czasopism do tabeli Excel, która potem została przerobiona na bazę danych. W tym pierwszym okresie bardzo dużo wsparcia jako instytucja dostaliśmy od Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego, które rozwijało projekt Wirtualnej Biblioteki Nauki i środowiska bibliotekoznawczego z Uniwersytetu Warszawskiego. To grupa właśnie zgromadzona na Uniwersytecie Warszawskim pozwoliła nam stworzyć główne założenia bazy, standardów opisów bibliograficznych i tego, w jaki sposób baza powinna się rozwijać, żeby zachowała swoją maksymalną użyteczność. W tym momencie, od tego czasu udało nam się opracować ponad 750 czasopism. Czasopisma opracowujemy od pierwszych numerów. Niektóre z naszych czasopism mają 100 lat. Jak przegląd historyczny, pamiętnik literacki. Opracowujemy je od numerów pierwszych do numerów ostatnich. Mamy w bazie ponad 500 tysięcy artykułów. Jest to bardzo ogromna praca dużego zespołu osób przez te 10 lat, którą wykonywaliśmy we współpracy z wydawnictwami. Kiedy ustaliliśmy, w jaki sposób powinniśmy pracować z wydawnictwami, z redakcjami, zaczęliśmy rozmawiać o tym, że powstaje taka baza, rozmawiać z różnymi środowiskami naukowymi, humanistycznymi, z Polską Akademią Nauk, z uniwersytetami. Bardzo szybko zaczęliśmy otrzymywać głosy, że powstanie takiej bazy jest bardzo cenne i potrzebne i że praktycznie, ponieważ w pierwszej tej fazie myśleliśmy o po prostu bazie, która będzie umożliwiała dostęp do artykułów zgromadzonych w czasopismach, do informacji o tych artykułach, czyli o bazie bibliograficznej, która gromadzi same metadane. Kiedy zaczęliśmy opowiadać o tym pomyśle, wydawcom okazało się bardzo szybko, że istnieje również potrzeba udostępniania tych pełnych tekstów i że redakcje, wydawnictwa traktują to jako coś, co jest bardzo naturalne i myślą o tym jako o czymś, co byłoby z korzyścią zarówno dla naukowców, jak i dla samych redakcji, które praktycznie nie operują w modelach biznesowych, które nakazują im zarabianie na sprzedawanych numerach. Wtedy ta cała dyskusja związana z otwartym dostępem nauki nie była jeszcze tak rozwinięta. Więc w tym pierwszym etapie byliśmy mocno uzależnieni od rozwiązań informatycznych zewnętrznych. W którymś momencie stwierdziliśmy, że chcielibyśmy być otwarci, ponieważ nie jesteśmy instytucją naukową, chcielibyśmy również być otwarci bardziej na użytkowników, którzy są po prostu użytkownikami, hobbystami, amatorami, którzy sami poszukują wiedzy związanej z historią i zdecydowaliśmy się zbudować własne takie narzędzie. Odpaliliśmy je podczas hackathonu organizowanego w Centrum Cyfrowym Udostępniania Danych Publicznych, gdzie razem z grupą informatyków, razem z grupą bibliotekarzy i po prostu naukowców zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób powinna wyglądać taka baza danych, która byłaby maksymalnie użyteczna, która byłaby przyjazna po prostu dla użytkownika. Od tego czasu minęło już trochę, opublikowaliśmy serwis, który prezentuje dane bibliograficzne i dane pełnotekstowe, właśnie z bardzo mocnym skupieniem na tym, żeby te dane były dostępne nie tylko dla zamkniętego kręgu, więc bardzo dużo pracy włożyliśmy w skupienie się na rzeczach dotyczących funkcjonalności i użyteczności. Rzeczy te zostały w jakiś sposób docenione. My po tych kilku latach zaczęliśmy znowu wracać funkcjonowania tych obu baz w nowych odsłonach, zaczęliśmy wracać do naszych odbiorców i użytkowników i przeprowadziliśmy badanie wśród redakcji, z którymi współpracujemy i wydawnictw, z których pytaliśmy, jaką rolę według nich pełni BASHUM, co
jak widzą rozwój bazy też i w jaki sposób, gdzie są słabe punkty, gdzie są nasze mocne strony. I dzięki tej rozmowie, to było badanie krótkie, jakościowe, kilku wywiadów, i dzięki tej rozmowie udało nam się odkryć rzeczy, które w ogóle nie były dla nas wcześniej widoczne. Więc tu są jeszcze na poprzednim slajdzie są rzeczy, które usłyszeliśmy. Tak wygląda nasza praca pokrótce. Negocjujemy z wydawcami, pozyskujemy środki, opracowujemy i udostępniamy czasopisma w sieci, co pozwoliło nam rozwinąć po prostu kompetencje związane z digitalizacją, z projektowaniem działań digitalizacyjnych i procesów digitalizacyjnych, które zaczęliśmy stopniowo przenosić na inne projekty, współpracując z różnymi projektami, również naukowymi, digitalizacji udostępnienia zasobów w sieci. Jednym z takich projektów było udostępnienie kolekcji starych druków, którą zrealizowaliśmy razem z Fundacją Clio, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. I potem jako taki zespół działaliśmy, bo też po prostu chcemy rozwijać swoje kompetencje i trochę szukać miejsc, w których możemy ulepszać to, co robimy. Jednym z takich projektów jest Laboratorium Otwartej Kultury. Być może jeszcze dzisiaj padnie tutaj ten projekt. To był wspólny pomysł Muzeum Historii Polski i Centrum Cyfrowego. W ramach tego projektu chodzi o wypracowywanie i wdrażanie dobrych praktyk związanych z digitalizacją, z udostępnianiem zasobów w sieci oraz ich ponownym użyciem w sposób bezpłatny. Jeśli chodzi o ten projekt, on przebiega dwutorowo i jednym z jego głównych elementów, pierwszych, jest wprowadzenie przez Muzeum Zasobu Wyjściowego do laboratorium, który miał zostać poddany digitalizacji, na jego podstawie miała zostać opracowana baza danych oraz mieliśmy udostępnić te dane w internecie. Wybraliśmy dwa zasoby, natomiast skupimy się na pierwszym. Był to zasób kart pomiarowych żołnierzy poborowych z okresu międzywojennego, żołnierzy wcielanych do Wojska Polskiego w tym czasie. I teraz, dlaczego wybraliśmy akurat taki zasób? Tak jak wspominałam, zasób został poddany digitalizacji, na jego podstawie powstała baza danych. Bazę danych utworzyły informacje, które znajdowały się na kartach. Na tych kartach znajduje się prawie 50 danych antropologicznych, kilkanaście danych opisowych, takich jak na przykład grupa krwi czy waga, a także kilka takich danych dotyczących miejsca w społeczeństwie, typu wyznanie czy miejsce urodzenia. Ten zasób jest cenny z uwagi na jego charakter. Nie był dostępny wcześniej, nie był znany wcześniej, a może stanowić bardzo, bardzo ważne narzędzie, bardzo ważne źródło, nie tylko dla historyków, ale także właśnie dla antropologów, kulturoznawców, czy też badaczy kultury wizualnej, ponieważ w sposób, w jaki zdigitalizowaliśmy ten zasób, to, że materiał archiwalny wymagał też specjalnego traktowania, digitalizacja musiała zostać przeprowadzona na miejscu, czyli w archiwum Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, też wymagał od nas jakiegoś wysiłku i dzięki temu też my zyskaliśmy różnego rodzaju nowe kompetencje, których wcześniej nie mieliśmy. Jeśli chodzi jeszcze o sam ten zasób, to też warto powiedzieć, że to, że opracowaliśmy, zdigitalizowaliśmy i opracowaliśmy na jego podstawie bazę danych, stanowi swego rodzaju taki pomost między pracą muzeum a instytucjami takimi jak właśnie archiwum oraz bezpośrednio naukowcami, ponieważ my dzięki swojemu działaniu możemy pokazać naukowcom produkt, czyli efekt, który dzięki tym naszym działaniom powstał. W ramach pracowni działaliśmy też działaliśmy w formie warsztatowej, braliśmy udział w projekcie, który polegał na tym, że cztery instytucje, między innymi właśnie muzeum, ale także Muzeum Narodowe, Muzeum Warszawy oraz Ośrodek Karta, przygotowywało prototypy pod okiem mentorów, prototypy narzędzi internetowych i aplikacji mobilnych, które mają za zadanie właśnie udostępnianie zasobów kultury i nacisk na ich ponowne użycie.
W ramach tego projektu muzeum przygotowało w wyniku inspiracji tym naszym wyjściowym zasobem projekt gry online Dwudziestolecie bez filtra. Ten projekt nie zwyciężył w konkursie, natomiast być może jeszcze kiedyś do niego wrócimy. Dwa projekty z czterech zostały wyróżnione i zostaną jeszcze w tym roku, z tego co wiemy, wdrożone przez organizatora, czyli Centrum Cyfrowe. Podsumowując. Więc jesteśmy na drodze po prostu uczenia się różnych nowych rzeczy. Współpraca, którą prowadzimy z instytucjami innymi dziedzictwa, tak jak z archiwami, z instytucjami innymi kultury, z trzecim sektorem, z instytucjami naukowymi, powoduje, nie tylko dużo nas uczy i rozwija nasze kompetencje zespołowe, ale też powoduje, że wydaje nam się, że nasze działania mogą być bardziej użyteczne, potrzebne i lepiej funkcjonować, wypełniając misję publiczną muzeum. Dziękujemy.